Witamy wszystkich na naukowo.pl bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna część naszych spotkań z panem doktorem Pawłem Boguszewskim z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nęckiego w Warszawie, naszym prywatnym naukowo-specem od neuronauk. Zatonęliśmy w czuciu, czyli w zmysłach, ja bym powiedziała, innych niż te pięć podstawowych, co nam ciągle mówili, bo nawet jak ktoś sobie przypomni, że dotyk powinien wymieniać wśród zmysłów tych według, na paluszkach w szkole, to i tak rozumie go bardzo płasko, więc a tu się jeszcze w międzyczasie Nagroda Nobla przydarzyła, prawda? Już zdążyliśmy się nią ucieszyć. Ja podam Wam link do spotkania z Pawłem w dniu ogłoszenia nagrody. I dzisiaj będziemy kontynuować naszą opowieść. Zdążył już dr Boguszewski u nas poopowiadać o zmyśle dotyku, czyli tym takim no, klasycznym. Nie wspomniał wprawdzie wtedy o tych receptorach piezo, które dostały Nobla, ale wspomniał o tym w opowieści swojej o samym tym Noblu. No ale idziemy dalej i musimy wejść głębiej, tak? I opowiedzieć sobie też o czuciu temperatury dziś, bo za to była druga połówka Nobla. Witam Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Witam wszystkich, którzy dzień nas dobry, słuchają. Dzień dobry Państwu. No właśnie, Nobel poleciał, już omówiliśmy go dosyć, no, w miarę szczegółowo, ale przystępnie. No tutaj będziemy musieli się oczywiście do tego odnieść, bo dokładnie ten Nobel trafił nas w samym środku naszej opowieści o zmysłach, w tym dotyku, w tym o bólu, ale również czuciu temperatury i pokazuje pewną też taką ogólną tendencję dosyć ciekawą, że wydawało nam się, znaczy wydaje się ogólnie ludziom, że tak naprawdę my o tym układzie nerwowym wszystko wiemy, to jest taka wiedza bardzo głęboko osadzona, mająca dziesięciolecia. A tu okazuje się, że dopiero właśnie techniki molekularne, gdzie jesteśmy w stanie śledzić poszczególne białka i wyłapać je w populacjach komórek, dopiero te techniki molekularne, one pozwoliły nam właśnie odkryć funkcje czy i funkcjonowanie komórek nerwowych. Czyli tutaj taka klasyczna elektrofizjologia, przyglądanie się od góry takiej komórce czy układowi jest niewystarczające. Tu właśnie trzeba wejść do środka, zobaczyć sobie kompozycję białkową, zobaczyć sobie, jakie tam są receptory i co one robią. Znaczy, wiesz co, przepraszam tutaj, to jest jakby poszukiwanie tej tak zwanej filozofii pierwszej przyczyny. Innymi słowy, były neurony czuciowe, tym wszystkim nam pięknie opowiadałeś, że czuciowe są inne, bólowe są inne i tak dalej, więc było jasne, że coś jest inaczej, coś się dzieje i tak dalej, ale ta pierwotna przyczyna to ta jedna grupa białek, która właśnie ona właśnie jest u zarania tego impulsu, czyli coś jak, nie wiem, rodopsyna w czopkach, tak? Po prostu nie było tego w rękach. Nie było, więc nie rozumiano tej pierwszej przyczyny. A teraz jest. Dokładnie tak. Znaczy, pierwsza przyczyna to dosyć ciekawe sformułowanie, ale no można się tak, znaczy mogę się zgodzić, to jest pewnego rodzaju wyznacznik tej komórki. Coś, co pewna część biologiczna, pewne białko, bez której ta komórka nie jest w stanie wykonać swojej podstawowej roboty. Także no w tym przypadku rzeczywiście można powiedzieć ta pierwotna przyczyna. No i tutaj ten Nobel polegał na tym, że odkryto specjalne białka powierzchniowe, takie, które były wrażliwe na nacisk. I to dokładnie jest to, jeżeli mówiliśmy, nagrywając jeszcze przed Nagrodą Nobla, opowieść o układzie dotykowym, to dokładnie to jest to wejście do układu dotykowego. To znaczy właśnie ten magiczny receptor błonowy, to białko, czyli białko jest tworem biochemicznym, czyli tak naprawdę nie można powiedzieć, że jest żywe. Można powiedzieć, że jest integralną częścią składową żywych organizmów. I to dokładnie było to białko, które jeżeli błona komórkowa została odkształcona, ono przepuszczało przez siebie jony, zmieniało potencjał komórki i rozpoczynało kaskadę właśnie sygnałów nerwowych. Mhm. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe odkrycie, ponieważ ono właśnie odkryło dokładnie to, co powiedziałeś, że mieliśmy w przypadku właśnie pręcików i czopków specjalne białko, które zajmuje się tym, że jeżeli zostanie naświetlone, zaczyna
odpowiednio zmieniać ładunek tej komórki. I to nam brakowało tego właśnie białka dotykowego. Wydaje mi się, że z prostej przyczyny, dlatego że no, jest ono w, te komórki dotykowe, one są mniej zmodyfikowane niż komórki, wysoce wyspecjalizowane komórki układu wzrokowego. Być może ten układ czuciowy też był troszeczkę bardziej no, traktowany po macoszemu, jako taki może mniej ciekawy, czy mniej fascynujący niż układ wzrokowy. Ale również na przykład Nobel, o którym wspominaliśmy, czyli Nobel za układ węchowy, dopiero też ten odkrycie, ile że mamy geny, że dobrze pamiętam, chyba 334 geny aktywne specjalnych białek wykrywających zapachy i też dopiero właśnie metody biologii molekularnej pozwoliły nam znaleźć te receptory, potem znaleźć, w których one neuronach siedzą, a potem prześledzić dokładnie szlak tych neuronów, jak one biegną do mózgu. Czyli widzimy tutaj... Znaczy wiesz co, poczekaj Paweł, bo tutaj powiedziałeś coś, co ja muszę nie tyle zaprotestować, co zwrócić uwagę, że właśnie tak lecimy z tą popularyzacją. Te neurony, one nie wykrywają zapachów, one wykrywają substancje chemiczne, a pobudzenie i analiza tego w mózgu powoduje, że nam się to, że tak powiem, spina z jakimś wrażeniem, tak? I w związku z tym mówimy o to pachnie jak szarlotka, tak? Albo w ogóle no, jest szarlotką, jak pachnie jak jabłko. Problem polega na tym, że to jest już absolutnie subiektywne, bo te związki pachną dla nas, czy smakują dla nas zupełnie i wyłącznie tylko dlatego, że właśnie tak ten system działa, tak? Czyli jakiejś substancji chemicznej dzięki wczorajszemu, kiedy to nagrywamy, przedwczorajszemu Noblowi z chemii wiemy, że tu chodzi o chiralność czasami, o skrętność, że lewoskrętne pobudza ten receptor, a prawoskrętne taka sama substancyjny receptor, będzie pachnieć albo cytryną, albo pomarańczą, no ale to jest zupełnie subiektywne, bo ten receptor jest albo nie ma, a w dotykowych komórkach, moim zdaniem, ta subiektywność jest zminimalizowana i w ogóle w tym czuciu somatycznym tak zwanym, dlatego że ta błona się obiektywnie rzecz biorąc odkształca. Czyli naciśniesz, ukłuje, on obiektywnie się odkształca. To nie ma, że ona ma ten sam kształt, co miała, ma na pewno inny. I nie ma znaczenia, nie możesz tego nie poczuć, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. Jest tam próg, kiedy zaczynasz to czuć, czyli kiedy to odkształcenie jest... I tutaj innymi słowy, to będzie tak samo działać, być może nie w tych samych progach odkształceń, ale tak samo u wszystkich stworzeń, a co najmniej u wszystkich kręgowców, jeśli chodzi o te same receptory, czy tą samą rodzinę receptorów, właśnie dlatego, że tu nie ma kwestii, jesteś psem, to masz 800 takich genów, czy 1000, a jesteś człowiekiem, to masz 330. Tylko... więc 330 receptorów, więc 330 substancji i ich mieszanin. Natomiast... No i tu się oczywiście nie zgodzę. Dobra, wal, bo to ja to w takim razie źle rozumiem. Tu się oczywiście, znaczy zgadzam się co do tego, że posiadanie receptorów dotykowych, czy właśnie receptorów tych odpowiedzialnych za czucie mechaniczne, pozwala organizmowi je posiadające odbierać wrażenia dotykowe, mechaniczne, ale tak czy inaczej, to, o czym mówiliśmy właśnie na końcu ostatniego spotkania, to znaczy ten cały układ mózgowy, który służy do interpretacji tych bodźców, czyli A, kora on subiektywizuje, okej, okay. On będzie to subiektywizował, jedne będą przyjemne, a inne będą nieprzyjemne, jedne będą zagrożeniem, znaczy, okej, okay, rozumiem. Nawet nie chodzi o przyjemność, tylko zwróćmy uwagę na tą konieczność przetwarzania ilości bodźców. Na przykład powiedzieliśmy o tej korze somatosensorycznej u ludzi, gdzie największy obszar to są palce i usta. Z prostej przyczyny palcami badamy otoczenie, palce służą nam nie tylko do tego, żebyśmy byli w stanie czuć, że coś tam się dzieje z naszą ręką, typu coś nas naciska czy gryzie, tylko też te palce badają przedmioty, badają teksturę, potrafią wykryć tak akurat już przy okazji temperatury, na przykład wilgotność, potrafią wykryć temperaturę. Te palce są bardzo precyzyjnym narzędziem badawczym, poznawczym. W momencie, kiedy nie byłoby tych struktur mózgowych, to nasze palce, można powiedzieć, byłoby głuche, mogłyby mieć dokładnie tą samą ilość receptorów, być tak samo usiane, tylko ponieważ w mózgu nie ma kto słuchać tych informacji, to w związku z tym nie ma kto je przetwarzać. I na przykład jeżeli będziemy, no nie wiem, zrobimy taki eksperyment przez długi czas, będziemy chodzili w bardzo grubych rękawicach,
i ten dotyk będzie wyłączony, no to okaże się, że w naszym mózgu te obszary odpowiedzialne za czucie, one zaczną się kurczyć. Obszary sąsiednie zaczną wypożyczać komórki do tej pory używane jako czucie po prostu, kiedy już zdejmiemy te rękawice, nasze czucie będzie osłabione. Osłabione nie dlatego, że te receptory w palcach poznikały, znaczy być może tam się zachodzi jakaś też dynamika tych receptorów, ale o tym nie wiem. Natomiast na pewno zachodzi dynamika w naszym mózgu. W związku z tym, na przykład, nadmierna stymulacja może prowadzić do czegoś takiego jak tak zwany, to się nazywa kurcz pianisty, to znaczy osoby, które rzeczywiście bardzo dużo pracują dotykowo palcami, one mogą mieć nagle nałożone na siebie reprezentacje tych palców. I wtedy to akurat jest bardziej układ ruchowy niż układ czuciowy. I to wtedy polega na tym, że jak gdyby układ ruchowy, o którym zaczniemy mówić pewnie od kolejnego spotkania, jest takim odbiciem układu czuciowego, to właśnie te czuciowe reprezentacje się rozrastają, ruchowe się rozrastają, na przykład wtedy nie możemy selektywnie poruszyć jednym palcem. Nie dlatego, że coś się stało ze ścięgnami czy mięśniami, tylko dokładnie w naszym mózgu miejsca, które obsługują daną część ciała, zaczynają się na siebie nakładać. Ale W wiesz związku co, z tym. to zainteresowałeś mnie szalenie i uważam, że mózg tego wspaniałego Polaka, którego nazwiska nie pomnę, bo my przeżywamy Noble i konkurs chopinowski jednocześnie, więc po prostu się nam pandemia spowodowała nałożenie się wszystkiego na wszystko. Ale właśnie mamy tą sytuację, że jest przecież ten student medycyny, który wspaniale gra, przeszedł do drugiego etapu, jest absolutnie cudowny. O tym matematyku nie mówię, ale no jest człowiek, który na przykład będzie kiedyś kardiochirurgiem. To on sobie tymi rękawiczkami osłabia, a tym pianinem sobie wzmacnia. Nie, przepraszam za No tę nie, to trywializację, aż tak to ale. nie jest, ale też przecież właśnie chociażby lekarze muszą się nauczyć nie tyle, znaczy nie mają osłabionego czucia przez rękawiczki, tylko rękawiczki są tak zrobione, żeby oni się nauczyli czuć poprzez rękawiczki. No bo jeżeli człowiek rzeczywiście często pracuje i w tych rękawiczkach wykonuje jakieś prace manualne, to tak naprawdę uczy się w jakiś sposób wyczuwać coś przez rękawiczki. Także tutaj myślę, że raczej nie powinniśmy się o niego O niego martwić. Dobrze, martwić, ale zainteresował mnie. Dobra, tak, ale tylko czyli. chodziło mi o to, że w każdym układzie sensorycznym te struktury, które odbierają i przetwarzają sygnał, są absolutnie kluczowe, ponieważ bez nich te sensory, które są na obwodzie, pomimo ich obecności, one nie są w stanie dostać się do naszej świadomości, te bodźce, ponieważ no, są konieczne te etapy przetwarzania bodźców na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Nie, W związku z tym jak mi chodziło najbardziej. też mocno tylko o to, że właśnie na poziomie tym pierwotnym, tego receptora podstawowego, tej przyczyny pierwotnej, która wzbudza, że to może być bardziej obiektywne lub bardziej subiektywne. Jeśli potrafię tak ocenić na rozum, to te dotykowe receptory są po prostu mega obiektywne, no bo czujesz nacisk na błonie, znaczy jest nacisk na błonie albo go nie ma, natomiast te zmysły chemiczne działają już bardzo selektywnie, bardzo subiektywnie na Na samym poziomie gwieździe. błony też bym powiedział, że raczej działają dosyć wiarygodnie, no bo jeżeli mamy jakiś receptor błonowy, który wykrywa obecność konkretnej substancji, no to jeżeli mamy ten receptor dokładnie taki sam u wielu gatunków, to teoretycznie one powinny być w taki sam sposób, powinny mieć podobną możliwość wykrywania tej substancji. Oczywiście to zależy tam jeszcze ilościowo, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj ta kwestia jest bardziej oczywiście rozbudowana, bo bogactwo tych receptorów zapachowych jest dużo, dużo większe. No ale dobra, Dobra, czyli to jesteśmy spokojnie dzisiaj na może. etapie, że dotyk mniej więcej już wiemy, czujemy, a dzisiaj ciepło, zimno, druga połowa tego samego Nobla. Jeszcze tylko skończymy jedną rzecz, bo trzeba powiedzieć. Właśnie chyba wspominaliśmy, ale wspominaliśmy też właśnie o korze baryłkowej u gryzoni, bo to jest taki model właśnie specjalnej kory, która jest korą poznawczą, dotykową dla ich wąsików. A, to tego nie mówiliśmy, ale to bardzo O nim ciekawe, no bo mówiliśmy. koty mają wibrysy, gryzonie mają wibrysy, tak? Dokładnie tak. Wiele zwierząt posługuje się na bliską odległość do nawigacji, szczególnie w ciemności, właśnie wąsikami na pyszczku. I dokładnie jak popatrzymy sobie na mózg szczura, to ta kora somatosensoryczna, która się nazywa korą baryłkową, dlatego że komórki tworzą takie skupienia baryłki w tej korze, i dokładnie mamy każdy wąsik szczura ma swój odpowiedni
fragment mózgu i dokładnie tak jak te wąsiki są ułożone w rzędach, możemy je policzyć, dokładnie każdy wąsik ma swoją nazwę, to dokładnie w mózgu szczura znajdujemy odpowiednie miejsca dla każdego wąsika. I to pokazuje nam, jak właśnie bardzo ważny jest ten układ dotykowy, ten układ wibrys u zwierzaków, ponieważ one posługują się właśnie tymi wibrysami, tak jak troszeczkę osoba niewidoma laską, to znaczy dokładnie one mogą poruszać nią, czyli mogą aktywnie tymi wąsikami obadywać coś, a jednocześnie właśnie kiedy ten wąsik zostanie zastymulowany, dotknięty, to one muszą mieć informację o tym, w jakiej pozycji była głowa, muszą mieć informację, czy ta głowa się poruszała, czy to obiekt dotykający się poruszał i wiele, wiele innych rzeczy trzeba zintegrować. W związku z tym właśnie ich kora dotykowa jest bardzo bogata w tą korę dotykową wąsikową, co nam właśnie pokazuje, podkreśla tę rolę przetwarzania mózgowego tych bodźców dotykowych. No bo jednak musisz zwrócić uwagę, że większość tetrapodów, my do nich należymy, ale stanęliśmy na dwóch nogach, tak? I nie używamy kończyn przednich do żadnej czynności związanej z poruszaniem typu latanie. Efekt tego jest taki, że my mamy te ręce uwolnione do miliona rzeczy, między innymi do czucia zmysłowego. Dokładnie. Natomiast no, szczur nie. On tam w łapki może coś złapać, wiewiórka też, podać sobie do pyszczka, git, ale no on na nich biega, więc jak one by były takie szalenie czułe cały czas, no to tak jakby nasze stopy były cały czas czułe, no to byśmy z bólu kwiczeli, jakbyśmy biegali, tak? No to jest oczywiście też kwestia tego, że nasze stopy są bardzo czułe. No słynne memy z klockiem Lego. Tak? No tak, ale to się na klocek jest bardzo bolesne. Kiedy chodzimy sobie na bosaka, czujemy faktury. Oczywiście nie są tak bogate jak nasze dłonie, ale też są całkiem niezłe. No dobrze, ale tutaj nam dokładnie możemy się prześlizgnąć do naszego kolejnego punktu, czyli do czucia temperatury, ponieważ to był druga połówka Nobla, a mianowicie odkrycie receptorów, które są wrażliwe na, tutaj chodziło dokładnie na gorąco. I to też była ciekawa rzecz, ponieważ w momencie, kiedy mamy darząc zmysł temperatury i to jest w ogóle osobny tak naprawdę zmysł. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ to jest niby osobny zmysł, ale jest w pewnych swoich granicach bardzo bliski właśnie czuciu bólu. Mhm. I teraz ten rozpoznawanie temperatury, ono zostało odkryto, że ono jest rozbite tak naprawdę na takie cztery obszary, to znaczy nasze czucie temperatury jest też czuciem subiektywnym, to znaczy znowu nasz mózg będzie budował pewien obraz temperatury z tego, co mu te czujniki z zewnątrz dostarczają. I teraz na przykład każdy może zrobić takie proste doświadczenie, wziąć sobie trzy miseczki, nalać do jednej bardzo ciepłej, ale no nie gorącej wody, do drugiej bardzo zimnej, ale nie lodowatej wody, a po środku dać taką miseczkę letnią, taką dokładnie w temperaturze ciała. I teraz jeżeli potrzymamy sobie lewą w zimnym, prawą w ciepłym przez jakiś czas i włożymy obie naraz do tej miski z letnią wodą, to pomimo tego, że ręce będą dokładnie w tym samym środowisku letniej wody, to w tą, która przyszła z zimnego, będzie nam ciepło, a w tą, która przyszła z ciepłego, będzie nam zimno. No bo musimy zaadaptować się, tamte sensory zostały pobudzone, teraz to trzeba wszystko powyciszać. No, dokładnie one... tak, ale jakby nasze odczucie wtedy jest takie, że czujemy zimno bądź czujemy ciepło, pomimo tego samego zewnętrznego bodźca obiektywnego. No dobrze, czyli tutaj już widzimy, że to czucie temperatury po pierwsze jest zależne bardziej od zmiany tej temperatury niż od takiej temperatury bezwzględnej. Natomiast mamy tych termoreceptorów co najmniej trzy rodzaje. A mianowicie mamy receptory zimna, które są aktywne w zakresie mniej więcej od 10 do 35 stopni, czyli to już nie jest takie zimno-zimno. I są to komórki, które właśnie reagują odpowiednią impulsacją swoją aktywacją właśnie w tym zakresie. Mamy też receptory ciepła, które
których zakres aktywacji jest pomiędzy 30 a 50 stopni. I teraz to, co nasz mózg tworzy w postaci temperatury aktualnej, czyli właśnie ich krzywe przecinają się w okolicach 35 stopni, czyli właśnie takie temperatury naszego ciała, no, skóra jest troszeczkę chłodniejsza niż czoło, czy na przykład temperatura w uchu, więc mamy tam nie, pomiędzy 30 a 35 stopni. I dokładnie to jest ten zakres, gdzie te termoreceptory układu wykrywania chłodu i układu wykrywania ciepła, one pokrywają swoją aktywność. I te wrażenia są budowane z działania tych dwóch termoreceptorów. I ciekawa rzecz, że jest taki, można powiedzieć, przyrząd naukowy, który składa się z dwóch rurek, który nazywa się właśnie parzące ciepło. I tam przez te dwie rurki się przepuszcza wodę zimną, ale nie super zimną, i ciepłą, ale nie super ciepłą. Te rurki biegną taką spiralą obok siebie, czyli mamy jak gdyby paseczek ciepła, paseczek zimna, paseczek ciepła, paseczek zimna. I kiedy to złapiemy ręką, to nasz mózg jest skonfundowany. Tak, zdezorientowany. Tak bym sobie wyobrażała. Zanim powiedziałaś, chciałam powiedzieć zdezorientowany. Zdezorientowany, ponieważ z jednego obszaru, ponieważ te obszary czucia temperatury, one są dużo bardziej rozległe niż czucia dotykowego. Mówiliśmy o tym, że ta rozdzielczość to jest po prostu ile jak gdyby punktów pomiarowych możemy wyróżnić na skórze. Mamy te punkty rozsiane wszędzie, to znaczy ta skóra jest wszędzie wrażliwa na temperaturę, natomiast jak gdyby z tego dużego obszaru jest jedno włókno, które biegnie do mózgu. I teraz w tym momencie, jeżeli z jednego obszaru biegną włókna, które mówią jest ciepło, i dokładnie z tego samego obszaru biegną włókna, które mówią jest zimno, no to mózg jest zdezorientowany, bo w naturze coś takiego praktycznie nie występuje i uruchamia czucie bólu, to znaczy puść to, bo nie wiem, o co chodzi, bo nie wiem, czy to jest zimne, czy to jest ciepłe. W związku z tym uruchamia jak gdyby takie wewnątrzmózgowe odczuwanie bólu. I ludzie właśnie mówią, że pomimo tego, że jeżeli dotkną jednym palcem rurki ciepłej, to ona jest ciepła, jednym palcem rurki zimnej, to ona jest zimna, ale właśnie, że jak złapią obydwie naraz, to one parzą. Chociaż jest to całkowicie nieracjonalne, ale to jest dokładnie to, co nasz mózg robi w przypadku takich bodźców, które są niejednoznaczne, z którymi nie wie, co zrobić, które nie wie, jak zinterpretować, to na wszelki wypadek je od nich ucieka. No i tutaj mamy, to są te dwa zakresy, które nam mówią właśnie o temperaturze, natomiast i one mają swój pewien zakres działania, to znaczy taki termoreceptor, który działa właśnie w zakresie tam do 50 stopni, on aktywizuje się powolutku, kiedy właśnie jest te 30, ma dużo silniejszą aktywację, kiedy jest 40, kiedy zbliżamy się do 45, już ma bardzo wysoką aktywację, czyli wysyła dużo potencjałów czynnościowych. Na pewnym momencie, jak już dochodzimy do tego progu 50, on się już wysyca, to znaczy wysyca albo nawet przestaje już w ogóle działać. A my potrzebujemy pewnej ochrony przed bardzo dużym zimnem i bardzo dużym gorącem. I tutaj wchodzi właśnie do działania ten układ bólowy. A mianowicie, o ile te receptory dotykowe, o których mówiliśmy wcześniej, one służyły nam do tego, żeby właśnie wykrywać wibracje, wykrywać bardzo delikatne rodzaje nacisku, czy to stałego, czy zmiennego, ale oprócz nich były włókna bólowe, które po prostu mają zareagować na uszkodzenie tkanki bądź na nacisk bardzo duży. I one przez ten cały zakres działania tych receptorów bólowych siedzą cicho, no bo nie muszą być aktywizowane. Się aktywizują, kiedy te bodźce przekroczą pewien próg. I dokładnie te receptory bólowe, one reagują na temperaturę powyżej 45 stopni, około 45 stopni, i gwałtownie wtedy zwiększają swoją aktywację. Chodzi o to, że to jest już temperatura, którą jeżeli skóra osiągnie, to może nastąpić denaturyzacja białek i trwałe uszkodzenie naszej tkanki. W związku z tym trzeba natychmiast zmusić organizm do tego, żeby unikał tego rodzaju bodźca. Czyli żeby właśnie uruchamiamy wtedy już czucie bólowe, a nie czucie temperatury zwykłe. Czyli
Dlatego ciepła, mamy receptory ciepła, które mówią nam, jest ciepło, cieplej, i możemy rozpoznawać różnego rodzaju ciepłe obiekty, ale jest drugi, osobny układ, związany bardziej z układem bólowym niż układem temperatury, który nam mówi, właśnie przekroczyłeś próg swojej tkanki, teraz cię będzie bolało. No i tutaj wracamy do Nagrody Nobla, ponieważ druga część właśnie była za odkrycie tych białek, które są odpowiedzialne za między innymi czucie temperatury, natomiast odkryto je pośrednio, ponieważ wiedziano, że te komórki, które właśnie są komórkami bólowymi, odpowiedzialnymi za ból, one też reagują na wysokie gorąco, ale reagują też na kapsaicynę, czyli ostre papryczki. I w tym przypadku właśnie szukano takich neuronów, które to neurony będą wrażliwe na kapsaicynę, a następnie szukano w nich receptorów i okazało się właśnie, że te receptory, które znaleziono, one właśnie takimi były dosyć kompleksowymi białkami, które reagują właśnie na wysoką temperaturę, mogą reagować też na, te komórki też posiadają te receptory mechaniczne, ale właśnie oprócz tej wysokiej temperatury one reagują na kapsaicynę i reagują też na jony wodorowe, dlatego właśnie działanie kwasów odczuwamy jako poparzenie. Tylko mówi się poparzyć się kwasem. I to dokładnie nam pokazuje, że ten układ obronny tak naprawdę ewolucyjnie został stworzony, żeby wykrywać te trzy rodzaje różnych zagrożeń. Co ciekawe, te zagrożenia właśnie są z zupełnie innych, można powiedzieć, dziedzin. Tak? Czyli mamy zagrożenie chemiczne, zagrożenie temperaturowe, chemiczne podwójne za temperaturowe, no i oprócz tego te, bo on, te zakończenia też są wrażliwe na uszkodzenie mechaniczne. No i w drugą stronę mamy też receptory właśnie bólu zimna, to znaczy są takie komórki, które też aktywizują układ bólowy i one się aktywizują, kiedy nasza skóra ochłodzi się poniżej około 12 stopni, 15-12 stopni. I wtedy nas zaczyna rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo boleć. I między innymi właśnie badania nad bólem przeprowadza się w ten sposób, że prosi się osoby, które są badane, o to, żeby trzymały rękę w misce z wodą, z lodem. I na początku to jest odczuwamy chłód, kiedy ta skóra się właśnie wychładza, ale w momencie, kiedy ta skóra wychłodzi się poniżej tego progu aktywacji właśnie układu bólowego, wtedy zaczyna bardzo boleć. Jest to o tyle bezpieczne, że to nie powoduje żadnej trwałego uszkodzenia tkanki. Może tą skórę ocieplić potem i tak naprawdę bez żadnej szkody dla osoby badanej. No i dokładnie, w ten sposób na przykład bada się skuteczność leków przeciwbólowych albo skuteczność przeciwbólową, na przykład placebo. I okazuje się, że jeżeli właśnie mówimy komuś, że właśnie dostał wspaniały lek przeciwbólowy, chociaż podamy mu czystą wodę bądź jakiś inny substytut czegoś, co na pewno nie działa, to taka osoba dużo dłużej wytrzymuje z taką ręką w takiej łaźni wodnej, ponieważ wierzy w to, że ją mniej boli i tak naprawdę, jeżeli sprawdzimy skan mózgowy tej osoby, to okazuje się, że te obszary, które są odpowiedzialne za czucie bólu w mózgu, są mniej aktywowane. Czyli ośrodkowo jesteśmy w stanie kontrolować poziom odczuwanego bólu, pomimo że impulsy z tego kawałka skóry są dokładnie, ale to dokładnie takie same. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że ośrodkowo to my potrafimy kontrolować, jeśli chodzi o ból, mnóstwo rzeczy. Znaczy, nie mówię, że potrafimy kontrolować ból tak, żeby go w ogóle nie odczuwać, ale zarówno w kwestii zimna, kiedy pisałam tekst o tych wariatach, którzy biegną na Babią Górę, na Golasa, tak, bez ćwiczeń, i o tym człowieku, który autentycznie da się go zamknąć w komorze lodowej, on pewien rodzaj oddychania stosowanego w jodze wykorzystuje do tego, żeby właśnie jakby w swoim mózgu powiedzieć, nie jest ci zimno, nie jest ci zimno, no bo tyle ten jego trening oddechowy sprawia, tak? To jest hiperwentylacja, więc ten mózg jest w ogóle euforyczny i przestaje czuć ból, nie? To mi trochę przypomina, miałam takiego kolegę w liceum, jak się robiło takie różne proste psychotesty i
W jednym z nich trzeba sobie było wyobrazić, że wchodzisz do takiego górskiego strumienia pełnego ostrych, czy tam pełnego kamienia, no po prostu wchodzisz do górskiego strumienia i jego wyobrażenie było, boli, ale jakie to przyjemne, nie? Więc generalnie wszystko zależy. I nie powiem Państwu, czego wyobrażeniem był ten górski strumień i na czym ten psychotest polega, bo to może kompromitować nieco kolegę, natomiast chociaż. Mój Boże, ale tu chodzi mi też o to, że na przykład ja mam takie doświadczenie. Chodziliśmy razem na chemię organiczną, więc być może pamiętasz ten moment, kiedy było coś tam w zatopionej próbówce, czyli reakcja musiała dalej przebiegać bez dostępu tlenu. No i myśmy sami sobie nie zatapiali tych próbówek. Zatopienie próbówki polega na tym, że mamy szklaną próbówkę, trzeba ją rozgrzać w odpowiednim miejscu płomienia palnika, tak żeby to szkło się zaczęło lać. No i się takim wyciągiem wyciąga i zasklepia niejako, tak? No i ja potem tą próbówkę, że tak powiem, maksymalnie na świeżo z tego krokodylka złapałam nie z tej strony, z której trzeba. Palcem pierwszym i wskazującym, znaczy kciukiem i wskazującym i posikałam się z bólu, ale nie wypuściłam tej próbówki. Ponieważ pamiętasz, jakie były zasady na chemii organicznej, nieprawdaż? Więc jak ci nie poszło, masz dwa, no. I nikt ci więcej tej substancji nie da, nie zaczniesz tego ćwiczenia od początku i tak dalej. Ja nie będę opowiadać różnych innych horrorów związanych z naszymi studiami. Ten był większy, ale widzisz, no, po prostu mózg wiedział, że ja nie mogę tego wypuścić na ziemię, bo to pęknie. Rozumiesz? Innymi słowy, odgórnie, korowo. Ja nie twierdzę, że mnie to przestało boleć, ale ten ból przestał mieć znaczenie. Ja myślę, że w takich sytuacjach, kiedy ludzie są torturowani, a wiedzą, że ich sprawa jest słuszna i tak dalej, człowiek dużo może jak trzeba, wiesz, w kwestii bólu. Kobieta rodząc dziecko, porody są bardzo często bardzo bolesne, ale ona oczekuje tego dziecka i chce go, więc ona przechodzi przez ten ból. No to Rozumiesz? jest ogólnie zagadnienie właśnie tego odczuwania bólu jest bardzo szerokie i No tutaj właśnie. nie czuję się ekspertem No tak, zupełnie nie. w tej Chodzi mi o to dziedzinie. tylko, żeby pokazać, że to, co mówisz, że na poziomie receptorów, no to wszystko działa tak, ale potem właśnie to wszystko idzie do kolejnych poziomów kory mózgowej i ona sobie niejako ustawia. I czasami możemy mieć Dokładnie wrażenie, tak. że od przecięcia kartką papieru paluszka odczuwamy znacznie większy dyskomfort, przepraszam za wyrażenie, niż podczas porodu, ale to jakby wynika z tego, że tej karteczki, żeby nam przecięła paluszek, to w ogóle nie chcemy, nie akceptujemy i nie będziemy sobie tego tłumaczyć, tak? Tylko po prostu przeżyjemy swój ból, albo gdy jesteśmy pobici i tak dalej. Natomiast no, sytuacje, kiedy ten ból jest, da się jakoś go albo nie tyle usprawiedliwić, co no właśnie jesteśmy w stanie albo go zracjonalizować inteligentnie, albo jakoś tam przejść nad nim, uznając jego konieczność, albo i tak dalej, no to zaciskamy zęby i idziemy przez to, no, No, tylko rozumiesz? że oczywiście to jest w pewnym zakresie, No tak, no tak. ponieważ Plus ból akurat jest bodźce stresem, my za bólowe, to tak. zapłacimy, my za to zapłacimy. Tak? Czyli Ponieważ po. straumatyzujemy Tak. organizm i tak dalej, nie będziemy lubić dalej tych zajęć, na przykład, bo coś Tak, takiego się znaczy, zdarzyło, no. co więcej, właśnie bodźce bólowe to są te bodźce, które się nie habituują. Czyli to, co mówisz, że możemy znieść ból jak najbardziej. Ale o ile na przykład w przypadku bodźców dotykowych, te bodźce możemy zhabituować, to znaczy w pewnym sensie, jeżeli bardzo dużo ich używamy, to no, zdobywamy jakąś tam wrażliwość, ale też na przykład szczególnie na przykład nacisk, tak? Jeżeli położymy coś sobie na ramionach, no, to po jakimś czasie przestajemy odczuwać Ten ten nacisk. ciężar. Te bodźce jak gdyby stają się stałe, w związku z tym są ignorowane przez układ nerwowy i chodzi o to po prostu, żeby nie zajmowały nam percepcji w momencie, kiedy być może jakieś inne ważniejsze bodźce się pojawią. Natomiast w przypadku bodźców bólowych to są bodźce, które się nie chcą habituować. Czyli niestety tutaj to, co powiedziałeś, że ten ból możemy znieść, ale to jest zwykle coś, co jest krótkotrwałe i niestety jest obciążone pewnego rodzaju kosztami. Kosztami, Długotrwałymi no kosztami, no właśnie, będziemy za to wysiłku. płacić. Tak, dokładnie. Więc w związku z tym, no tutaj trzeba jasno powiedzieć, że medycyna przez lata ignorowała niestety problem bólu. Dla lekarzy, no, ważniejsze było to, czy pacjent
żyje czy przeżył, niż jego jakość życia. Natomiast na szczęście od lat już zwraca się też uwagę na to, że właśnie bardzo ważna jest terapia bólu, że to, że takie powiedzenie, no jak boli, no trudno, ma boleć, jest powiedzeniem bardzo złym, bo jeżeli możemy przeciwdziałać bólowi, czyli stosować odpowiednio środki przeciwbólowe czy terapie przeciwbólowe, to absolutnie powinniśmy. To znaczy, no jeżeli ktoś ma takie podejście, że no nie wiem, jakaś terapia musi być bolesna, czy po prostu no bez tego bólu nie ma jakiegoś zysku, no to to nie jest dobre podejście. Oczywiście nie przejdziemy przez życie bez bólu, tylko trzeba pamiętać o tym, że no nadmierny ból może po prostu całkowicie zniszczyć jakość życia, w związku z tym ta terapia bólowa powinna być. No i niestety, z tego co pamiętam statystyki, to Polska jest no w niechlubnym ogonie w krajach rozwiniętych właśnie pod kątem na przykład terapii bólu w chorobach nowotworowych. I tutaj akurat ten rodzaj bólu, który tam się pojawia, bo bardzo często to jest ból neuropatyczny, czyli to jest taki, który nie jest generowany przez impulsacja nie jest generowana przez receptory, tylko przez uszkodzone kawałki układu nerwowego, które przesyłają informację całkowicie nieadekwatną do ośrodkowego układu nerwowego, który no, interpretuje to po prostu jako ból, no to tutaj terapia powinna być no, wręcz agresywna i taka, żeby no, zapewnić nie tylko przeżycie takim pacjentom, ale przede wszystkim właśnie komfort tego przeżycia. Więc no, jeszcze wiele przed nami, jeszcze wiele przed nami, no i też ten Nobel pokazuje nam to, że właśnie być może zastosowanie tych nowoczesnych metod molekularnych pozwoli nam dużo lepiej właśnie no, celować w te komórki, które generują całkowicie nieadekwatny ból, stworzyć nowe klasy leków przeciwbólowych, takich być może, które na przykład właśnie działają na poziomie tej bramki. Na poziomie bramki albo receptora, żeby nie walić po mózgu, nie? Żeby, przepraszam za taki trywializm czy kolokwializm. Są już takie leki, to są oczywiście, cały czas idzie w tym kierunku bardzo intensywne badania, natomiast no, jak widać, to, żeby odkryć jakiś lek, czy substancję, czy terapię, my musimy mieć ogromną i wielką podwalinę nauk podstawowych. Tak? Dokładnie te Noble, które zostały przyznane, one zostały przyznane za badania podstawowe, dzięki którym my możemy dalej pójść i szukać już konkretnych rozwiązań. Znaczy, no dobrze, to, tutaj, w takim razie... to tutaj jeszcze tylko na sam koniec, bo jesteśmy absolutnie dobiegający czasu. Słucham tak ciebie i słuchałam tego Nobla. Przy okazji Nobla mówiłam o kelnerze i pewnie jeszcze wrócimy do priocepcji i właśnie układu ruchowego i tak dalej, ale bardziej mnie zaintrygowało też, a nie rozmawiałam o tym jeszcze z nikim. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o smaku i powiedziałam ci, że Hindusi, których znam i którzy sami o tym mówią dość głośno, mają, jak nie jedzą palcami, to mówią, że nie czują połowę smaku. No i zastanawialiśmy się nad tym, no bo oczywiście takich receptorów chemicznych raczej na czysto, no bo to byłyby w ich skórze znalezione, to nie jest takie coś. I teraz sobie pomyślałam o tej papryczce czyli, czyli o tym odczuwaniu poziomu bólu i tak dalej. No teraz mnie to zasadniczo zaintrygowało, bo te receptory, jeśli chodzi o poziom akceptowanego chili, po pierwsze bardzo osobniczo działają, bo jak to mówią Francuzom, indyjskie jedzenie takie bez omoltonowania go, bez zmniejszenia jego pikantności. Bez europeizacji. Tak, bez europeizacji im obniża, znaczy po prostu przestają czuć w ustach. No ale oczywiście jedzą nożem i widelcem, to chińskie albo ewentualnie pałeczkami, czy tam chińskie, czy indyjskie, więc oni, czy łyżką, więc jakby odpada im ta kwestia czucia palcami. Natomiast no istotnie jest tak, że plastry z chili, czy tam na mnie bardziej plastry gorczycowe, ale to co komu uśmierza ból kręgosłupa, to jest osobna kwestia, przez rozgrzewające działanie. Trudniej jest to zrobić temperaturą, bo zrobiono takie plastry ze związkami chemicznymi, które pod wpływem wody na przykład powinny dawać ciepło i mnie to niczego nie uśmierza, w ogóle nie czuję takiego plastru. No, to jest gorczycowy albo plaster chili, czuję super, tylko muszę go w Polsce kupować, bo tu we Francji już nie są zarejestrowane. Oni kiedyś mieli takie plastry, już ich nie mają. No ale właśnie widzisz, odczuwamy to chili na skórze, jako gorąco, nie tylko na języku. Na plecach, które technicznie, jak mówisz, no są takim miejscem, umówmy się, nie? No tak, ale to jest... Kleisz sobie właśnie... na krzyżu i czujesz ciepło i cię to niesie, i pieczenie.
i cię to niesie. To może z tymi Hindusami jedzącymi palcami to właśnie chodzi o te receptory skórne wrażliwe na chili po prostu. Ja teraz tak o tym pomyślałam. No wiesz. Dokładnie, tak, tak może być. To znaczy rzeczywiście te substancje, no, kapsaicyna i no, ostrość kuchni hinduskiej jest przysłowiowa, jest przysłowiowa. Znaczy, tak? Tutaj mnie może skoryguję, bo to wynika z tego, że no, żyjąc w dosyć ciepłym klimacie, jednak tego rodzaju substancje, one konserwują jedzenie. Jedzenie i zabijają, ostrość... są bakteriostatyczne i są amebobójcze, tak. Nie? I są amebobójcze, więc... Dokładnie tak, w związku z tym te substancje, one były używane jako właśnie substancje, które zapewniały zdrową żywność, troszkę też tak jak na przykład to, gdzie kiedyś uważano, że woda jest niezdrowa, natomiast wino i piwo jest dużo zdrowsze. No siłą rzeczy tak, ponieważ bakterie z fermentacji czy drożdże zapobiegały wzrostowi tam różnych niedobrych rzeczy. Oczywiście, w związku z tym i być może właśnie to, że mamy tutaj to, no, w toku ewolucji oni przez no, tysiące lat właśnie taką dietę preferowali. W związku z tym na pewno ich wrażliwość na te substancje jest inna. I oni nie odczuwają tak bardzo tej ostrości potraw, a jednocześnie być może właśnie jedząc palcami, oni nauczyli się tego, że tą potrawę tak naprawdę to już można ocenić za pomocą, tych palców, wiesz? Ja myślę, że dobiliśmy tylko dzięki... Nie tylko smakowo, ale właśnie konsystencji, dotykowo. Wiesz, chyba dobiliśmy do rozwiązania zagadki, pewnie to jest gdzieś opublikowane, albo mi się nad tym nie zastanowił, ale to, it makes sense, wiesz, it makes sense. Jeśli jakiś sens tutaj w tym wszystkim jest taki. Dzisiaj Ci bardzo dziękuję, spotkamy się następnym razem ponownie, miejmy nadzieję za tydzień i będzie już właśnie o tym, jak czucie wewnętrzne działa w nas, tak? Dokładnie tak i bardzo krótko o nim powiemy, mam nadzieję, że krótko. I przejdziemy sobie do układu ruchowego. Wszystkim dziękujemy za spotkanie, za bycie z nami na naukowo.pl. Dziękuję Ci, Pawle. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.